biegasz czy nie? Dariusz, dodek drugi trener miasta Gliwice po jednym z ostatnich treningów. Dziś dzieciliście tutaj już biegali w piłkę, ale testy sprawnościowe, wydolnościowe, jakby tam. No, tak jak pan powiedział, w dniu dzisiejszym mieliśmy test. Jest to kolejny test, bo w poniedziałek również mieliśmy testy. Ogólnie robimy moc, wytrzymałość, szybkość, zwinność, więc są to bardzo, bardzo ciężkie testy dla zawodników. Mamy koniec rundy, musimy wiedzieć, jak przygotować ich do kolejnej ciężkiej potyczki w kolejnym sezonie, w kolejnej rundzie. Na te wyniki testów na pewno będziemy musieli jeszcze chwileczkę poczekać, bo to nie można z dnia na dzień dostać tych wyników. Odpowiedni ludzie, sztab, który się tym zajmuje, da nam te wyniki już w najbliższych dniach i później ten Broż będzie decydował o tym, jak będą wyglądały nasze przygotowania do kolejnej rundy. Tak sportowo, 36 minut, to bardzo dużo, to jest Ja myślę, że tak, na pewno wynik 36 punktów, które zdobyliśmy w tej rundzie, jest mimo wszystko bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Z tego co chyba wiem, Piast, kiedy robił awans, zrobił tych punktów 32 albo 34, a my w tej chwili mamy 36 punktów. Ja myślę, że wynik bardzo dobry, ale z drugiej strony nie zapominamy o tym, że trochę więcej punktów zrobiło od nas i Podbeskidzie i ŁKS. Więc musimy zrobić wszystko, żeby się spokojnie przygotować do następnej rundy, zrobić optymalne transfery i tak przygotować zespół w dobrych warunkach, żeby tych punktów w przyszłym sezonie, w przyszłej rundzie mieć więcej niż Podbeskidzie albo ŁKS. W tym roku akurat ta liga jest bardzo, bardzo wyrównana, nie ma zespołów słabszych i gorszych. Widzieliśmy, że i Sandecja, i Flota w początkowej fazie tych rozgrywek grali z meczu na mecz bardzo, bardzo dobrze, aczkolwiek w ostatnich 3-4 kolejkach pogubili punkty i pokazała się jakby taka czołówka tych zespołów premiowanych jakby do ekstraklasy awansem, bo ŁKS, Podbeskidzie i Piast nie przegrywał. Myślę, że jest to dziwna runda, bo nigdy chyba ostatnio w przeciągu 15 ostatnich lat tak dużo punktów żaden zespół w tym okresie nie zdobył. Widzew w poprzedniej rundzie miał tych punktów 36, a wiemy, że ŁKS zrobił teraz 40 i można powiedzieć, że ŁKS jest jakby zaskoczeniem, aczkolwiek z drugiej strony z tego co wiemy, bo śledzimy wszystko, każdy ruch przeciwnika, wiemy, że ŁKS poszedł wabank, podobnie jak Podbeskidzie, wszyscy się zapożyczają, robią wszystko, żeby skompletować jak najsilniejszy zespół i zrobić awans. U nas również wiemy, że buduje się bardzo ładny obiekt, stadion i chcielibyśmy grać już na tym stadionie w Ekstraklasie i tak powiedziałem wcześniej, zrobimy wszystko, żeby być po ostatnim meczu kolejnej rundy na pierwszym albo drugim miejscu. To, że Biskup będzie strzelał gole, to, że Iwan będzie zdobywał bramki, to widzieliśmy. Czy ktoś taki zaskoczył Was impuls jeszcze w drużynie Piasta? Na kogo liczyliście tego? Ja myślę, że liczyliśmy na wszystkich, których mamy w kadrze, bo na kogoś, kogo nie liczymy, to w tym zespole nie było. I trzeba powiedzieć tak, że bardzo duży plus dla obrony, bo traciliśmy tych bramek naprawdę bardzo, bardzo mało. Na pewno dużym plusem jest to, że Pietro nie odbudował się w końcówce sezonu, w ostatnich 3 spotkaniach strzelił 3 bramki, a więc wynik bardzo dobry. Cieszymy się, że Bartek Sielewski strzelił również jako defensywny pomocnik, praktycznie 3 bramki. Są to duże plusy, a o reszcie nie będę mówił, bo Kuba Biskup czy Iwan Bartek, są to zawodnicy o znanej renomie i wymagamy wręcz od nich, żeby te bramki i asysty u nich się pojawiały. Czy planujecie na ostatnim treningu jakoś gierkę, czy też może jakieś specjalne tutaj światowe porozumienie? Mamy. Tutaj założyliśmy sobie czwarty piątek będzie dniem takim, można powiedzieć, piłkarskim, czyli gierka, starzy na młodych. Kto przegra, ten stawia obiad. Idziemy po treningu na taki dobry obiad. Ja mam nadzieję, że wygram. Będę w zespole, który wygra i przyjdę sobie spokojnie, usiądę na obiedzie, który będzie stawiany przez tych, którzy przegrali. Najbliższe plany, może chociaż na te najbliższe dni. Do kiedy trenujecie i do kiedy masz odlot? Ostatni trening mamy zaplanowany właśnie na piątek. Później mamy 3 tygodnie przerwy. Spotykamy się
W grudniu chłopaki mają plany indywidualne, co kto musi robić i kiedy. Później spotykamy się znowu w styczniu. Mamy przewidziany obóz. Zaczynamy.